No dzisiejszy dzień kundelka naprawdę napawa mnie wielką otuchą i nadzieją na to, że wielu ludzi przyjdzie po nasze zwierzaki do schroniska, dlatego że te, które pokazaliśmy tutaj, to jedynie część tej stawki, która siedzi tam i tęskni za właścicielem. Teraz Balto. Balto, spisz się dobrze. Balto jest skocznym pieskiem, to jest taka nakręcona zabawka. Trzeba go najpierw mocno wybiegać, żeby zechciał się czegoś uczyć. Balto idzie z Magdą. Magda wiele lat już też jest u nas w schronisku wolontariuszką. Balto ma smycz pod łapką chyba, tak? Dobrze. Dobrze, Balto. Brawo, Balto. Jak na tego żywiołowego pieska, to bardzo duży wysiłek. Dzisiaj zdarzyło się wiele tutaj na Starym Rynku w Bydgoszczy. 25 października to jest Dzień Kundelka. I zarówno lider, który tutaj ze mną siedzi cierpliwie, znalazł dom, czyli już we wtorek będzie w domu, jak i Ruda Misza. Dwa psy znalazły dom, a trzy inne są zamówione. Nie wiemy, czy akurat to, że te zwierzaki tutaj się znalazły, na to wpłynęło, ale na pewno to, że ich potencjał umysłowy jest tak wielki, że nie ma różnicy pomiędzy psami rasowymi a kundelkami. One potrafią to samo. Takie imprezy będziemy robić, bo pozytywne szkolenie psów schroniskowych w programie LIRA daje tym zwierzakom szansę na nowy dom, na dobry nowy dom kochającego właściciela. Po tym, co przeżyły, tak jak na przykład lider, który pochodzi ze wsi, może mieć nadzieję, że znajdą dobrych właścicieli. Pani zdecyduje się na pieska może? Nie. Tylko pani zdecyduje. No. A któryś się podobał najbardziej? No, ten kundelek, ten czarny. Bardzo mi się to podobało. Mądre pieski. Już uważam, że więcej powinno być takich rzeczy pokazywanych na Starym Rynku, bądź Myślęcinku, na Różopolu. A zdecyduje się pan na psa? Czy to... Znaczy ja obecnie nie mam warunków, bo w bloku mieszkam, także może kiedyś w przyszłości bardzo chętnie. A któryś się podobał najbardziej, czy centralnie? To znaczy generalnie pokaz mi się podobał. Wszystkie były ładne, co tu dużo mówić.